Cześć wam, dzisiaj jest Wizu Wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact, serii o tym samym tytule i zacznijmy może od tego, że mamy nowy miesiąc, jest październik i zanim przejdziemy do tych spraw, które w grze są, wystartujmy z Genshin Impact, czyli naszym podejściem do Inktoberu. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, jeżeli nie, to polecam, link będzie dzisiaj na dole, a właściwie nie, przypnę na cały październik, będzie w przypiętym komentarzu link do mnie i do trwającej akcji, czyli naszego Genshin Impact, czyli ci z was, co bardziej artystyczni, którym się chce z nami bawić, robią swoje artystyczne rzeczy i właśnie to opisują hashtagiem Genshin Impact, ink jak tusz. Nie musicie oczywiście tuszem robić i codziennie mamy nowy temat, nową postać. Dzisiaj jest Traveler. Oczywiście, jak chcecie zmieniać, zmieniajcie śmiało, ale oznaczajcie nas, będzie nam niezwykle miło, mogąc się dzielić tym, co wy robicie z resztą społeczności, więc link bezpośrednio do tego hashtaga jest na dole w przypiętym komentarzu i dziś też rozpoczynam swoją akcję całomiesięcznego promowania waszej twórczości. Zaczniemy od Czanuś, tej Czanuś, którą możecie kojarzyć z slajmowego konkursu artystycznego, to jest główna zwyciężczyni. Jej postać była masakrycznie dopracowana, była ekstra, strasznie mi się podobała i już się nie mogę doczekać tego, co ona będzie robiła w ten Inktober, nasz Genshin Impact, ale to, co ja będę wstawiał zaraz po wejściu tego odcinka do siebie na Instagram, wysyłając do niej, tam będą wszelkie linki do jej Instagramów, będzie oznaczone i będzie wszystko popodpinane, to z tego, co rozumiem, jest jedna z tych prac, z których jest naprawdę dumna, więc trzymam kciuki za was, że pójdziecie i zobaczycie, co ona fajnego robi. Wysyłam was, praktycznie wysyłam was w jej kierunku i codziennie będę was wysyłał w innym kierunku do innej osoby, która moim zdaniem robi fajne rzeczy, bo sam fakt, że w ogóle się jej chce, albo jemu, cokolwiek robić, jest już fajne, więc trzymamy kciuki i będzie w najbliższych dniach bardzo dużo fajnych artystycznych rzeczy dla waszej uciechy pokazane, więc jeżeli lubicie i siedzicie w takich artystycznych rzeczach, a z tego co wiem spora część tej społeczności siedzi, zapraszam bardzo serdecznie. Lecąc dalej, zanim przejdziemy do tych fajniejszych rzeczy, chciałbym z ręką na sercu powiedzieć, że myliłem się. Przepraszam, myliłem się na wczorajszym odcinku, podałem błędne informacje, błędne spekulacje co do tego, mówiłem, że to są spekulacje, nie? Ale to były błędne spekulacje co do tego, co miałoby być w drugim mailu drugiego dnia. Mówiłem, że tu będzie name tag z tego rozwalonego, z tej rozwalonej paczki. Są księżyce. Wolałbym name card, ale okej. 400 primogemów, nie ma na co narzekać, absolutnie nie. Przy czym chciałbym powiedzieć, że prawie wszystkie spekulacje, które się pojawiły w minionych dniach, pisaliście w komentarzach i tak dalej, wymienialiśmy się tymi informacjami, że ja się dałem nabrać na coś, co było żartem, to E10, to jak mi ktoś ładnie w komentarzu to było napisane i ten, że z angielskiego, i ten Disney i tak dalej, czyli dałem się po prostu pocisnąć. Ha, brawa dla osoby, która mi to podesłała za wiedzie. Ale wyglądało to dość wiarygodnie, szczególnie, że zgadzało się z tym, co się pojawiło pierwszego dnia, więc o dziwo było, Zobaczymy, co będzie w nadchodzących dniach. Wydaje mi się, że namecard będzie może ostatniego dnia, a może dadzą innego namecarda, a może faktycznie wczoraj się myliłem i te skrzydełka, to była decyzja podjęta wcześniej, że zostaną nam dane te skrzydełka, a będzie inny namecard, albo będzie coś innego. Zobaczymy, księżyce zawsze na propsie, primo bardzo na propsie, więc z mojej strony serdeczne przepraszam, dałem się nabrać i podałem taką bzdurę dalej. Możecie się ze mnie śmiać dowoli, zresztą zawsze możecie się ze mnie śmiać dowoli, przecież wam nic nie zrobię, nie? Będę patrzył krzywo. Grażynką poszczuję. Dobra, mając to za sobą, przejdźmy wreszcie do tego, że jest nowy miesiąc i mamy nową rotację w sklepie i ci, którzy spekulowali, że będzie praktycznie to samo, co było w zeszłym roku na starcie, byli bardzo blisko. Jest faktycznie Razor, jest Amber, są Royale, czyli trafili. No, trafili. Jedyne, co jest inne, to są te rzeczy, których wtedy jeszcze nie było, czyli te Famed Handguardy i Spectral Nucleus do kupienia, więc to się pojawiło, to jest nowe, te rzeczy, które weszły razem z Inazumą, ale cała reszta jest praktycznie tak, jak spekulowali, więc propsy dla nich. Myślałem, że może pójdziemy w kierunku postaci, których jeszcze nie było, tych czwórek, które doszły w międzyczasie, ale no, okej. Nie no, marzy mi się kupić Saju kiedyś w przyszłości Tomę, ale dobra. Z drugiej strony więcej waluty będzie na rolki, ile? Tuż 32 rolki, więc będę przygotowany mniej lub bardziej. Pamiętajcie, najważniejsza rzecz, że tutaj się licznik zresetował, co oznacza, że można wykupywać te rolki, które będziemy puszczali, wiecie, to jest ta promocja, to jest to najważniejsze ze sklepu, co oznacza, że co miesiąc ja muszę zużywać swoich roli trochę, żeby mieć tej waluty i móc to kupić, no bo to się w sumie ogólnie tak kalkuluje, muszę puścić około 50 rolek, żeby kupić 10 rolek, 5 różowych i 5 niebieskich, ale wiecie, z tych 50, co puszczam, też mam jakieś fajne dropy, więc to nie jest tak, że bez sensu, im dłużej o tym myślę, tym bardziej się to kalkuluje,
więc zaczynam to robić automatycznie. Nie, dobra, będę łapał przy kolejnym streamie, który to z rolowania i z nowej aktualizacji będzie już za 11 dni, 3 godziny, 40 minut, czyli na następnego dnia za 12 dni, plus minus, będziemy się żegnali z Kokomi i witali z kolejną postacią, którą nam zapowiedzą już w najbliższą niedzielę. Zapraszam serdecznie na streama, będzie stream z tłumaczenia livestreama twórców do aktualizacji 2.2, przerzucimy wszystko na polski, ładnie, zgrabnie, mam nadzieję, nie bardzo jąkając się. Jak będę miał tyle energii wtedy, co mam dzisiaj, to będzie dobrze, to będzie bardzo dobrze. Co więcej, czy ja jestem gotowy na, nie na stream, tylko na rolowanie? Chciałbym, żeby tu było 300, no chciałbym, żeby tu było 300, tu jest 10, jest nie najgorzej, jest 10, czyli 1/10 mogę puścić, co oznacza, że zużyję koło 40. No dobra. Boli mnie to strasznie, boli mnie to okrutnie. Chcę wejść ponad to 300, a nie cały czas jestem tak blisko i znowu muszę zużyć tam, nie wiem, 40-50. To jest moje to mnie w moje miał. Lecimy dalej i przejdźmy do tego, co mnie prywatnie bardzo... Mamy oficjalną odpowiedź do dramy ze strony Michoyo. Przeskakujemy do PC Gamera. Normalnie nie korzystam z PC Gamera. W ogóle omijam te wszystkie strony piszące o grach. Głównie ze względu na to, że ludzie, którzy tam piszą, zazwyczaj totalnie nie siedzą w temacie, są grami niezainteresowani i gardzą graczami. Czy to jest PC Gamer, czy to jest tym bardziej Kotaku albo jakiś Polygon. PC Gamer jeszcze jest w miarę okej, ale Kotaku i Polygon to już jest w ogóle... Grażyn, czy ty mnie możesz zostawić lampę w spokoju? Grażyn? Olewając wszystko, mamy tutaj oficjalną odpowiedź ze strony MiHoYo. Właściwie mogę przejść do oryginału. Lecimy do Games Radar. MiHoYo bacznie przygląda się temu, co się dzieje i co jest związane z, no, rocznicą Genshin Impact. Twierdzą, że mają przygotowane więcej fajnych rzeczy związanych z celebracją, z obchodzeniem urodzin Genshina. Nasze opinie, nasz feedback, nasze głosy zostały wysłuchane, były słuchane podobno już wcześniej. Haha. I twórcy mają nadzieję, że będziemy dalej towarzyszyli im w tej drodze, kolekcjonując różne wspomnienia z tej wad, czyli dalej po prostu grając w Genshina. Co ja wam mogę powiedzieć? To jest dokładnie ten typ odpowiedzi, której się spodziewałem, jeżeli w ogóle miałaby być jakaś odpowiedź. Miło, że odpowiedzieli, Grażynko, proszę cię... Miło, że w ogóle odpowiedzieli i nie będę ukrywał, że nie spodziewałem się za bardzo jakiejś odpowiedzi. Myślałem, że po prostu zignorują, powysyłają trochę nagrody i uznamy sprawę za zamkniętą. Zamknięta najwyraźniej nie jest. Zobaczymy, jeżeli faktycznie mają coś więcej przygotowane i nie mają na myśli tych dwóch maili, które nam jeszcze zostały, to może być bardzo zabawnie, może być bardzo sympatycznie. No tak, kocie, tak. Więc tak rysuje się sytuacja. Głosy tych co bardziej głośnych użytkowników zostały wysłuchane. Mniej lub bardziej zobaczymy, jaki będzie efekt finalnie, bo wydaje mi się, że może nie być satysfakcjonujący dla wielu. No ale zobaczymy, to pokaże nam przyszłość, jak będzie wyglądała relacja twórców z nami. Może się totalnie mylę i MiHoYo zagryzie zęby i poprawi komunikację z graczami. Wątpię, bardzo bym się ucieszył, naprawdę bardzo bym się ucieszył. Mając to za sobą, chciałbym powiedzieć, że wracamy do przeglądarki. W Tmallu niedługo pojawi się do kupienia Mona. Jeżeli ktoś chciał figurkę Mony, to będzie do złapania. Jest ona ekstra, wygląda super i to jest jedna z tych figurek, które bardzo chętnie postawiłbym sobie na półce. Więc jeżeli chcecie, jesteście zainteresowani, to link do Weibo wrzucę na dole w przypiętym komentarzu i zobaczymy, na ile się to wyceni na Polskę, bo niektóre sklepy to sprowadzają i można kupić, wysyłaliście mi, są super, ale jak zobaczyłem ceny tam, nie wiem, 1200, 1500, 1800 zł na różne rzeczy, to było takie, tym razem spasuje, kiedyś jak wygram w Totka, to kupię wszystkie, żeby postawić na półce, a potem kupię wszystkie jeszcze raz, żeby dać wam w nagrodach, a potem jeszcze raz i będziemy to robili cyklicznie, ale na chwilę obecną, umówmy się, to jest poza moimi możliwościami. Kurde, byłoby łatwiej wygrać, gdybym zaczął w ogóle grać. Będąc w temacie wygrywania, pamiętajcie, że jest ten cały Passage of Clouds and Stars. Kolejny dzień, dzisiaj powinny być te Mystic Enchantment Ory, więc żadnego szału nie ma. Jutro będzie szał, jutro będą rolki do wzięcia, jutro jest to, na co czekamy. Co więcej, z tego co rozumiem, Moonlight Merriment, wreszcie zrobiłem tego questa, ale jeszcze nie przepaliłem tego wszystkiego tutaj, ale wszelkie rzeczy związane z trwającym Moonlight Merrimentem i tymi questami zostały odnotowane i zostały wrzucone do tej HoYo labowej interaktywnej mapy, do której chyba zawsze link jest przypięty na dole w komentarzu.
komentarzu. Więc jeżeli cokolwiek z tych eventowych rzeczy wam sprawia trudności, nie możecie znaleźć, to macie to bezpośrednio na mapie. Wbijacie i się pojawiają te skrzyneczki, których trzeba będzie szukać. Nie wiem, co jest dokładnie, bo jeszcze nie zacząłem tego robić. Dopiero wczoraj wieczorem, ostatnia rzecz przed snem, siadłem i zrobiłem tego blokującego mnie questa, więc zajęło mi to trochę, sporo frustracji, dużo dni do tyłu, ale dziś jest ten dzień, kiedy powinienem zacząć nadrabiać, co gorsza, ze względu na to, że ruszył Inktober. Czasu będzie coraz mniej, w tym miesiącu jest ostra jazda bez trzymanki. Jako że dziś spekulacji i spoilerów niestety nie ma, to znaczy są tam jakieś drobne, ale po ostatnich wtopach, że podałem wczoraj niepoprawne informacje w temacie nagród, jakie mają się pojawić, stwierdziłem, że zweryfikuję to znacznie bardziej i dokładniej zobaczymy, jak będzie, więc próbuję coś tam troszkę podbić, więc do spekulacji i spoilerów zapewne wrócimy jutro, a to, co chciałbym powiedzieć, to, że zaczęliśmy Genshin Impactem i chcę wam przypomnieć, że dziś na Instagramach zaczną się pojawiać te rzeczy związane zarówno z Genshin Impactem, jak i projektem artystycznym, czyli promowaniem was, tych z was, którzy no, zajmują się jakąś twórczością artystyczną i chcecie, żebym ja was popromował, więc zapraszam was serdecznie, bardzo mocno do tych, którzy robią coś artystycznego, super, wysyłam w tamtym kierunku. Co więcej, trwają różne konkursy i jeżeli zajrzycie do kreskówkowych, linki powinny być na dole w przypiętym komentarzu, to oni robią fajne rzeczy, jest tam do zgarnięcia ten blessing, są różne fajne zadania, różne fajne misje, więc jeżeli macie ochotę na kolejny konkurs, to lecicie w tamtym kierunku, a nasz konkurs z kolejną wizją powróci już w najbliższy poniedziałek, przy czym to nie jest jedyny konkurs, który gdzieś naokoło się dzieje. Jeżeli pamiętacie Eevee Anime, która ostatnio tutaj sponsorowała nagrody, które muszę iść na pocztę i zacząć wysyłać, to u niej teraz jest kolejny rzut konkursów, są kolejne giveaway'e, więc jeżeli polecicie tam na TikToki, na Instagramy, to też jest sporo fajnych nagród do zgarnięcia, więc jeżeli jesteście zainteresowani jakimiś fajnymi takimi fizycznie istniejącymi nagrodami, nie blessingiem, który jest w grze, tylko czymś, co będziecie mogli, nie wiem, położyć na łóżku jako poduszkę, czy ubrać na siebie, to u Eevee Anime są tego typu konkursy. Ta miejscówka została podesłana przez użytkownika nickiem Fel. Pozdrawiam cię serdecznie, jesteś awesome, wszyscy jesteście awesome. Pamiętajcie, że wciąż trwa Daily Check-in Web Event i jeżeli logujecie się codziennie w tym miesiącu, to jesteście na pierwszym dniu i dziś będą czerwone szmaty z expem, czyli zbliżamy się powoli do primogemów. Trzy paczki primogemów po 20 sztuk w każdej i 4, 11 i 18 dnia powinny być primogemy do wzięcia, czyli jakby co tydzień od 4 dnia począwszy. 4, 11, 18 i łącznie 60 primogemów, czyli tak jakby jedno porządne daily. Jak wbijecie do plecaka, to nie zapomnijcie zajrzeć do zakładki z gadżetami, żeby zobaczyć, jak długi cooldown wam pozostał na Parametric Transformerze. I to już jest wszystko, co ja mam dzisiaj dla was przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka, świetnych pięciogwiazdkowych roli, niech Boże RNG wam sprzyja, a my widzimy się przy najbliższej okazji, która zapewne nadarzy się jutro, ale również przede wszystkim w najbliższą niedzielę 3 na streamie z tłumaczenia live streama twórców z angielskiego na polski do aktualizacji 2.2. Do następnego i hej! We had no time to say goodbye, so let's not call it that. Wysyłają trochę nagrody i... No tak, kocie, tak. Chodź, wypuścimy cię.